Dzień dobry. Co prawda dobry wieczór, bo już jest późny wieczór. Spotykamy się na przepięknym wernisażu. Pan Ireneusz jest pomysłodawcą, tak? Tego, że tutaj w przestrzeni Volvo możemy łączyć motoryzację ze sztuką. Tak, to jest świetne miejsce. Nowe technologie, w szczególności, które są reprezentowane przez nowoczesne modele marki Volvo, to świetne miejsce, by komponować w to miejsce młodą polską sztukę, a w dniu dzisiejszym gościmy Maję Gackowską, która jest księżniczką Popartu. Mhm. No właśnie, jeśli chodzi o księżniczki Popartu prace, te, które możemy dzisiaj powiedzieć, to co chciałby Pan powiedzieć o tych pracach właśnie, żeby naszych widzów zachęcić do odwiedzenia i obejrzenia tych prac? Jest to niestety trend na rynku światowej sztuki. Kiedyś Popart królował w Stanach Zjednoczonych. Jeżdżąc po Europie, ja obserwuję taką tendencję, że również Europa jest podbita przez tą sztukę. Dlatego też w ramach współpracy z dużą grupą artystów mamy okazję zaprosić Państwa do podziwiania tej nowoczesnej sztuki, która jest w tym trendzie. Mhm. Chciałam zapytać też, no bo rok się dopiero zaczął, 2024, jakie plany, jeśli chodzi o kolejne wystawy, jakich artystów będziemy mogli tutaj podziwiać? Czy może nam Pan już zdradzić, czy to jeszcze jest tajemnica? Nie, naturalnie my planujemy takie aktywności. Umowę z salonem Volvo Car Warszawa mamy do końca roku, czyli przed nami jeszcze 9 podobnych wydarzeń. Mamy ustalone, że na tego typu wernisażu prezentujemy osiągnięcia jednego artysty. Nie mamy w planach aktywności w lipcu i w sierpniu, bo jest to sezon ogórkowy. W tym okresie czasu na przykład galeria będzie na targach sztuki w Monako w sierpniu, więc planujemy też taką aktywność międzynarodową. Super, to życzę powodzenia we wszystkich planach, we wszystkich działaniach i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie do salonu Volvo Car Warszawa, ulica Marszałkowska 89, wystawa Mai Gackowskiej będzie do 12 lutego. Super, pięknie dziękuję. Dziękuję.